Wałęsa spotkał się z dawnymi kolegami ze Stoczni Gdańskiej. Z luźnego wydarzenia przy piwie zrobiła się spora awantura. Jak pisze Wirtualna Polska, w stronę Wałęsy leciały zarzuty o zdradę interesów Polski. Donoszenie na kraj Unii Europejskiej i wiele innych. Lech Wałęsa spotkał się z dawnymi współpracownikami z Wydziału Elektrycznego W4. Zdawał sobie sprawę, że mogą być podzieleni co do jego osoby i historii, która rozpoczęła się w latach 80. na Wybrzeżu. Nie spodziewał się jednak, że dawni koledzy tyle mu wypomną. A przynajmniej jego oponenci. Stoczniowcy, Lech Wałęsa powinien przeprosić. Powinien przeprosić, powiedzieć jak było. Niech powie, esbecy przypiekli mi jaja, przypalili dupę, bałem się o rodzinę. Więc podpisałem, powiedział dla WP.pl jeden ze stoczniowców. Mowa o współpracy ze esbecją, która zarzucana jest przywódcy pierwszej Solidarności. Część weteranów stoczni nie chce tego Wałęsie wybaczyć. A właściwie wypierania się jej przez byłego prezydenta. Polski i laureata pokojowej Nagrody Nobla. Zająłby się wnukami, wycofał z polityki. A nie jeździł za granicę i Niemcom na Polskę donosił. To wstyd być takim człowiekiem na posyłki Merkel, komentowali oponenci. Mówi, że w pojedynkę komunę obalił. Ale co on tam obalił? Dogadali się z komunistami i wszystko. Dorzucił inny z dawnych pracowników stoczni. Przeciwnicy przypominali, że jak Wałęsę komuniści uwięzili, to z własnych wypłat składali się na potrzeby jego rodziny. Nie mogą pogodzić się z tym, że później tak ich potraktował. Mają żal, że przyjął tak indywidualną postawę. Ostrożnie z oceną. Na spotkaniu nie zabrakło ludzi. Którzy ostrożnie odnoszą się do zarzutów stawianych Wałęsie. Te papiery na Wałęsę nie są wcale jednoznaczne. A wiadomo, że SB zajmowała się wtedy ich fałszowaniem. Przyznał Klaus Bartel, popierający Wałęsę i trzymający na spotkaniu jego stronę. Ogółem stoczniowcy cofnęli się w najmniejszych drobiazgach do lat 70. i 80.
począwszy od chwilowego dobrobytu dekady Edwarda Gierka. Przez eskalację protestów w 1980 roku, po stan wojenny i okrągły stół. Bartel przyznał, że widział dokumenty Wałęsy w teczce Kiszczaka. Ale dystansuje się od jednostronnych ocen. Gdyż fałszowanie dokumentów w PRL było na porządku dziennym. Później atmosfera spotkania miała się uspokoić. Weterani zakładu smakowali piwo, a na koniec pozwolili sobie też. Ponad powstałymi na początku podziałami, na wspólne zdjęcie. Lech Wałęsa wstawił je później na Twitterze. Jestem na spotkaniu po latach Wydziału Elektrycznego W4 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Wałęsa pracował tam w latach 1970-76, później został zwolniony. Wrócił w sierpniu 1980 roku. Bielitkowie, mam Polskę w miniaturze. Dwa stoliki pełne są zwolenników Wałęsy. Dwa sąsiednie zajmują jego zapiekli przeciwnicy. W środku kilku emerytowanych stoczniowców, którzy nie mają zdania. Przyszli napić się piwa w ciepłe, wrześniowe południe do baru Parkowa nad morzem. Skąd pomysł spotkania, a bo, panie, ile można się spotykać wyłącznie na pogrzebach? Tłumaczy mi organizator z lotu Bogdan Starskierski. Na pogrzebie ani to się pośmiać, ani piwa napić. A tu jest fajna atmosfera. Fajna, jak fajna. Momentami napięta. Są byli pracownicy wydziałów W4 i C4. Wśród nich Lechu. Przywiozła go czarna, lśniąca limuzyna z kierowcą. A spotkaniu czujnie przygląda się jego borowiec. Wałęsa nie zwraca uwagi na szyderców, woli otoczyć się przyjaciółmi. Jest demokracja, wiadomo, że wiele nas dzieli, mówi mi.